Nazywam się Kamil Błączek, amatorsko uprawiam kulturystykę. Moja przygoda z kulturystyką zaczęła się w zasadzie troszkę inaczej, jak jest to u wszystkich, czyli na początku nie była siłownia, tylko było zdrowe odżywianie, dieta, jeszcze raz dieta, dobre samopoczucie i lepsza sprawność fizyczna, kondycja. Później dołączenie do tego treningu siłowego przyniosły w zasadzie bardzo szybkie rezultaty. I tak to już trwa około 4 lat. Po okresie mniej więcej 2 latach za namową kolegów zacząłem myśleć w ogóle o zawodach kulturystycznych, o debiutach. I tak w tym roku, po 3 latach treningu udało mi się pierwszy raz wziąć udział w amatorskich zawodach kulturystycznych. Przez zdrowe odżywianie przede wszystkim chciałem zadbać o siebie, zadbać o swoje zdrowie, a później, tak jak wcześniej wspominałem, powiązało się to z treningiem siłowym i kulturystyką. Jak wiadomo, w tej chwili są to dieta i zdrowe odżywianie jest to nieodzowna część właśnie tego sportu. Zdrowe, odpowiednie odżywianie, później trening, regeneracja, suplementacja, to są już takie rzeczy mniej ważne, aczkolwiek muszą być dostosunkowane do odpowiedniego treningu, do odpowiedniej diety. Jeżeli chodzi o trening siłowy, są różne okresy mojego treningu. Jest to okres budowania masy mięśniowej, potem jest taki okres przejściowy i dochodzimy wtedy do momentu przygotowań takiego ostatecznego do zawodów. Są to 3 jakby takie różne okresy, które znaczą się od siebie różnią. Różnią się dietą, różnią się suplementacją, różnią się treningiem. Okres budowania masy mięśniowej jest pierwszym etapem przygotowań jakby do zawodów. Jest to, można powiedzieć, jeden z najprzyjemniejszych takich okresów, aczkolwiek treningi są wtedy najcięższe. A dlaczego najprzyjemniejszym? Ponieważ dieta nie jest jeszcze wtedy tak ścisła. Można sobie pozwolić na tak zwane jedzenie śmieciowe, czyli raz na tydzień zajadanie się jakimiś fast foodami, można sobie pozwolić na lody, na rzeczy bardziej tłuste. I ten okres trwa, no, zależy kogo, kto chce jaką masę mięśniową osiągnąć. To jest około 3-4 miesiące takiego okresu budowania masy mięśniowej. Następnie jest okres jakby taki przejściowy, trwa 4-5 tygodni, kiedy stopniowo przechodzimy właśnie z takiego jedzenia dosyć bogatego, menu jest bardziej bogate. I wtedy już rzadziej możemy sobie pozwolić na tak zwane jedzenie śmieciowe, lecz nie nagle, żeby po prostu psychicznie nie narzucać sobie takiego reżimu. Następnym okresem już jest okres przygotowań do zawodów, wtedy pracujemy nad utratą tkanki tłuszczowej, nad poprawieniem definicji mięśni, na gęstości mięśni, na separacji mięśni. No niestety w tym okresie dieta jest coraz bardziej uboższa, coraz mniej produktów takich smacznych, dobrych spożywam. Oczywiście niedobór różnych mikro, makroelementów, witamin, minerałów uzupełniamy w tym momencie suplementami. Treningi, wiadomo, w każdym okresie są inne. W pierwszym okresie budowania mięśniowego są to treningi z dużymi ciężarami, z wolnymi ciężarami, do upadku mięśniowego, czyli do bólu. Następnym okresem był ten okres przejściowy, kiedy zaczynamy powolutku te mięśnie izolować. Obserwujemy, które partie są do poprawy, na których partiach należy się najwięcej skupić i po tym okresie już jest ten okres przygotowawczy, kiedy w zasadzie już mięśnia w tym okresie nie zbudujemy, tylko poprawimy, tak jak już wcześniej mówiłem, jego definicję, gęstość, separację. I oczywiście najważniejsze w tym okresie jest utrata tkanki tłuszczowej, aby móc po prostu uwidocznić te mięśnie, które zbudowaliśmy w pierwszym okresie przygotowań. Jedną z ważniejszych rzeczy w tym końcowym okresie przygotowań jest po prostu odpoczynek. Odpoczynek, regeneracja, jest to bardzo ważna rzecz. Człowiek
w zasadzie jest już od dłuższego czasu na deficycie kalorycznym, to znaczy, że spożywa dużo mniej kalorii niż wynosi jego zapotrzebowanie. To są takie różne nieciekawe objawy w tym momencie. Są zachwiania nastroju, jest senność, jest znużenie, jest niechęć do treningu. I to jest jeden z najcięższych okresów właśnie tych przygotowań. Psychicznie jest to również najcięższy okres. Dużo zawodników nie wytrzymuje po prostu tego reżimu dietetycznego. Sięgają po rzeczy, które w zasadzie są niedozwolone w takim okresie, czy jak po prostu coś słodkiego, coś słonego, co może zepsuć po prostu całe przygotowania. Jeżeli jest to taki, powiedzmy, skok w bok na 8 tygodni, 7 tygodni przed zawodami, jeszcze jest to jakoś w miarę do uratowania, ale jeżeli to jest, pozwolimy sobie na coś takiego tydzień czy kilka dni przed zawodami, niestety może to zepsuć całe nasze starania, cały okres przygotowań. Ja preferuję akurat treningi intuicyjne, czyli po prostu nie mam planu treningowego, że w dany dzień muszę zrobić tą partię, w dany dzień tą partię, w dany dzień tą partię, tylko po prostu ćwiczę w dany dzień partię, na którą wiem, że zrobię dobrze, na którą mam ochotę trenować. Oczywiście nie odpuszczając w pozostałym dniu tygodnia pozostałych partii, także nie ma czegoś takiego, że ćwiczę dwa razy, powiedzmy, w tygodniu klatkę piersiową, a nie ćwiczę w ogóle nóg. Także dzisiaj mam ochotę trenować klatkę piersiową, wiem, że ją dobrze zrobię, dzisiaj trenuję klatkę piersiową. Jutro mam ochotę zrobić plecy, to robię plecy, a wiem, że już w sobotę czy w piątek będę musiał zrobić, powiedzmy, nogi i już po początku tygodnia nastawiam się na sobotni trening nóg. Jak wyglądają zawody? Zawody to jest w zasadzie już taki najprzyjemniejsza rzecz. Najprzyjemniejsza rzecz zaczyna się od tak zwanego, dzień wcześniej, od tak zwanego ładowania węglowodanami, czyli wypełnienia mięśniami glikogenem, aby te mięśnie były jak najbardziej wyraziste podczas zawodów. Nie ukrywam, jest to dzień przed zawodami, dzień zawodów, to są jedne z najprzyjemniejszych dni całego tego okresu, kiedy już ta ilość jedzenia jest naprawdę dosyć duża, kiedy już człowiek psychicznie odpoczywa, schodzi z niego ten ciężar tego reżimu, już wtedy się nie liczy kalorii. Jest to naprawdę przyjemne. Podstawowymi kryteriami ocenienia jest symetria, proporcje, poziom tkanki tłuszczowej, wiadomo, definicja, separacja oraz samo zachowanie się zawodnika na scenie. Uśmiech na twarzy, postawa swobodna i samo pozowanie, poprawne pozowanie, czyli jest czasami tak, że zawodnik jest dobrze zbudowany, ma super mięśnie, a po prostu nie umie tego pokazać na scenie. Samo pozowanie jest też kluczem do sukcesu. Przygotowania do pierwszych zawodów trwały pół roku. Zaczęły się w grudniu 2012 roku. Zawody pierwsze odbyły się w maju 2013. Od razu był to, można powiedzieć, osiągnąłem sukces, zajmując trzecie miejsce w kategorii Open, gdzie okazałem się najlżejszym zawodnikiem. Po tych zawodach zdecydowałem, zawody odbyły się, jeżeli dobrze pamiętam, w Lęborku na Pomorzu. Po tych zawodach zdecydowaliśmy się z Mariuszem zostać na Pomorzu tydzień czasu, tam trenować i tydzień później wziąć udział w pierwszych Mistrzostwach Polski Federacji WBBF, gdzie również już jako zawodnik startujący udało mi się zdobyć brązowy medal w kategorii Performance. Po pierwszych moich startach, gdzie zdobyłem dwa brązowe medale, postanowiłem troszeczkę odpocząć, zastanowić się nad dalszymi startami. Krótko padła decyzja razem z Mariuszem, że wezmę udział w jesiennych pucharach Federacji, tak samo Federacji NAG, jak i WBBF. Po około dwumiesięcznym odpoczynku dietetycznego, tego reżimu, troszkę mniej siłowni, troszeczkę tak zwane jedzenie śmieciowe, okres wakacyjny, troszkę grilla, troszkę piwka, także na to sobie wtedy mogłem pozwolić. W sierpniu zacząłem już przygotowania do październikowego Pucharu Polski Federacji WBBF.
Przygotowania były już troszeczkę krótsze, ponieważ udało mi się utrzymać w miarę dobrą formę przez ten okres międzystartowy, między tym właśnie majem a październikiem, co zaowocowało zdobyciem Pucharu Polski, a jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw Świata, które odbyły się niecałe dwa tygodnie po rozgrywkach pucharowych. Mistrzostwa te odbyły się na Słowacji w Brusno, gdzie udało zdobyć mi się trzeci już brązowy medal. W Polsce kulturystyka nie jest sportem dochodowym, wręcz przeciwnie, trzeba niestety z własnej kieszeni przygotowywać się do zawodów. Ciężko jest, ponieważ koszty przygotowań, diety, suplementacji, treningów, są to naprawdę wysokie koszty. Jakie są moje plany? Teraz jestem w okresie roztrenowania, czyli treningi takie troszeczkę lżejsze, można powiedzieć na połowę moich możliwości, połowę mniejsze ciężary, treningi krótsze. Ten okres potrwa około 2 miesięcy, gdzieś do połowy, powiedzmy, lutego, i do tego czasu okaże się, czy będę startował w rozgrywkach, w zawodach na wiosnę, czy dopiero na jesień. Nie ukrywam, że dużo zależy od kwestii finansowej i głównie na tym to będzie, od tego będzie to wszystko uzależnione. Plany mam takie mniej więcej jak w tym roku. Mistrzostwa Polski, które są eliminacjami do Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata oraz rozgrywki pucharowe. Jaka jest moja rada? Moja rada jest taka, że trzeba się nauczyć przede wszystkim systematyki. Systematyczny trening, wiadomo, to odżywianie musi być tak samo regularne. Odpowiednio zbilansowane, ale to wiadomo, nie da się wszystkiego naraz zrobić, także trzeba się nauczyć i przede wszystkim dyscypliny. Dyscyplina w tym sporcie jest podstawową rzeczą, podstawową sprawą. Bez tego ciężko cokolwiek osiągnąć. I niestety nie da się tego zrobić w miesiąc ani dwa, musi to trwać miesiącami. Wtedy można zauważyć efekty swojej pracy. Kulturystyka w tym momencie dla mnie jest już częścią mojego życia. Także nie potrafiłbym w zasadzie 2-3 dni nie trenując, bez siłowni się obejść, ponieważ brakuje mi tego.